Dzień dobry, Krzysiu Net. Dziś jestem na czarnym tle i ubrany na czarno, ponieważ będziemy robić żelki lukrecjowe. W Polsce niewiele osób lubi taki smak, ale jednak są fani i niewiele da się znaleźć na temat lukrecjowych przysmaków w internecie. W jednym z wcześniejszych filmów pokazałem już, jak robić żelki, tak ogólnie. Tym razem pokażę, jak zrobić żelki z lukrecji, dokładniej będzie z korzenia lukrecji, które można kupić w sklepach zielarskich. Ekstrakt będzie wodny, nie spirytusowy, więc wychodzi wiele taniej. I żelki będą dokładniej lukrecjowo-wiśniowe, ale można robić inne smaki. Ja też lubię lukrecjowo-cytrynowe. Będziemy potrzebowali jedynie tego korzenia lukrecji i galaretki. Zaraz do wszystkiego wrócimy, więc zapraszam do kuchni. Na początek o składnikach. Będziemy potrzebowali mielony korzeń lukrecji. Jest dostępny w aptekach i sklepach zielarskich za około 3 zł za 50 gramów. Wyjdzie z tego około 500 ml ekstraktu. Ja zużyję około 260 ml. Następnie dwie galaretki. Ja akurat użyłem wiśniowych, najbardziej mi takie smakują. No i foremka na żelki i opcjonalnie strzykawka do nalewania tych żelków do foremek. Całość opakowania korzenia lukrecji wsypujemy do garnka i zalewamy. Ja tutaj użyję 750 ml wody, jeśli chce się mieć mocniejszy ekstrakt. Trzeba użyć mniejszej ilości, trzeba też pamiętać, że dużo wciągnie sama lukrecja, więc zalewam. Ilość wody mam dokładnie odmierzoną już. Troszkę zamieszujemy i zostawiamy na około pół godziny pod przykryciem. Po tym czasie przegotujemy jeszcze około 15 minut. Tą lukrecję trzeba uważać, bo bardzo łatwo może nam wyjść z garnka, gorzej wychodzi niż mleko. No i już wrócimy po tym, jak będzie wygotowana lukrecja w garnku. Ekstrakt już mamy przegotowany, pomieszany i troszkę odstany, bo teraz ważna rzecz. Ściągamy jedynie to, co jest na górze tego ekstraktu. Najlepiej przelać wpierw powstały ekstrakt przez sitko, można do jakiegoś naczynia, z którego łatwo nam się ten będzie ściągało, za pomocą strzykawki albo najlepiej rurki jakiejś. Przelewamy więcej niż jest nam potrzebne, właśnie może tam jeszcze być taki osad, który nie jest zbyt dobry. Czyli ja tutaj będę używał 260 ml, czyli 130 ml na jedną galaretkę, 260, więc naleję około 350. Taki zrobił się dość brązowy, przeźroczysty i właśnie ważna rzecz, tylko to z góry zlewamy. No i jest 350. Jeśli zamieszamy, to ten ekstrakt się zrobi taki kremowo-żółty, o taki nam nie chodzi. I taki ekstrakt zostawiamy do ustygnięcia. I potem będziemy ściągać 260 ml. Można troszkę wcześniej, ale musi być ostygnięty i musi być ściągnięty z góry, jeśli chcemy jak najlepsze żelki. Ekstrakt mamy już ostudzony. Do garnka dałem dwie galaretki, czyli na dwie galaretki potrzebujemy 260 ml ekstraktu. Dwa razy po 130, na galaretkę 130 ml. Z tego wyjdzie około 400 gramów żelków, razem z galaretką trzeba liczyć, więc standardowa foremka ma około 120-130 ml.
Więc na jedną galaretkę nawet, jedna foremka to będzie trochę mało. Zawsze można jakiś talerz dać, żelki. Wszystko jest dokładnie, ta technika tworzenia żelków jest opisana w poprzednim artykule i także w filmie poprzednim. Więc wlewamy ten ekstrakt, mieszamy i zostawiamy na około 15 minut. No i po 15 minutach gotujemy, rozpuszczamy całą żelatynę, czyli nie gotujemy, podgrzewamy, nie możemy zagotować, rozpuszczamy całą żelatynę i jak się już rozpuści, to będziemy nalewać do foremek. Wrócimy już z rozpuszczoną. Żelatyna rozpuściła się nawet bardzo szybko i będę teraz nalewał żelki do foremek. Nabieram do strzykawki. Wyszedł taki bardzo fajny czerwony kolor. Potem jeszcze oczywiście na stronie będą zdjęcia. Link do strony jest pod filmem. I tam będzie można dokładnie zobaczyć, jak to wygląda. Tak więc będę to nalewał i spotkamy się za około 40 minut, kiedy te żelki już stężeją troszkę na tyle, żeby można je wyjąć. I tym sposobem dotarliśmy do końca. Po około 2 godzinach wyciągnąłem żelki, żeby było je łatwiej wyciągać. Wszystkie się udały, to są wszystkie, które się zrobiły. Konsystencje mają już fajną. Jeśli ktoś chce trochę bardziej żelkową, no to trzeba poczekać parę dni, najlepiej w lodówce, ale też jak to woli, ja jednak chyba troszkę takie świeższe wolę. Przepraszam, że mówię tak chaotycznie, mam tego świadomość, ale myślę, że z każdym kolejnym filmem jest lepiej. Więc jeszcze całkowite zdjęcia i cały przepis będzie na stronie Krzysiu.net. Przypominam, link będzie pod filmem. I jeszcze na koniec chciałem pozdrowić Szczepana i Szpiczka, którzy lubią Lukrecję, tylko jeszcze o tym nie wiedzą. To by było na tyle. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia na Krzysiu.net. Do widzenia.